Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną puszkę, która ma imitować wojskowe danie. Kuchnia polowa, kapuśniak z mięsem. Bez glutaminianu monosodowego, bez GMO i bez substancji konserwujących. Waga 800 gramów i tylko 232 kilokalorie. No, mało, bo głównym składnikiem oczywiście jest woda, a samego mięsa jest tylko 5%. Wyprodukowano w Polsce, jakość zatwierdzona przez rezerwistów, akurat, bo w to uwierzę. Puszka stalowa z łatwym otwieraniem. No więc otwieramy. I tak to się prezentuje przed podgrzaniem. No i mamy zupę podgrzaną. Z widocznych składników mamy tutaj kartofle, marchewkę, sporo kapusty. Gdzieś tu było jeszcze mięso. Jest i mięso. No niestety jego nie ma zbyt dużo. Taki tu się większy kawałek trafił. No i jeszcze to mięso ujdzie w smaku, chociaż aż za dobre to one nie jest. Najpierw powiedzmy sam bulion. Kwaśny. Czyli taki akurat jak ja lubię. Tak będzie lepiej. Jak na dość tanią zupę, teoretycznie dla dwóch osób, chociaż kalorycznie to jedna osoba by to wszystko wciągnęła naraz. To smakuje to przyzwoicie. Kapusta jest kwaśna. Teoretycznie można to zjeść bez doprawiania. Pływają tu takie zielone przyprawy, ale ja jeszcze dodam sobie pieprzu, bo lubię. No szkoda, że tutaj nie ma większej ilości mięsa, więcej kalorii by było wtedy, ale trudno. Marchewka i kartofle bardzo dobre. Ogólnie polecam. Nie jest to wcale jeszcze takie najgorsze. Bardziej tak do smaku zjeść, a nie żeby napchać się kaloriami. Wiadomo, że główny składnik to woda. Ale według mnie zupa jak najbardziej smaczna. Jeszcze w zimny dzień coś ciepłego zjeść. Nie wiem, czy z tej serii są jakieś inne dania. Ja akurat widziałem tylko kapuśniak. No być może w przyszłości sprawdzę i zobaczę, czy coś innego jest. Może jakieś będzie zwykłe danie, a nie zupa. To się przetestuje. Na razie, jak dla mnie, jak najbardziej smakowita. Gdzie to kupić? W sklepie typu
brutto netto, jaką tam nazwę kto woli. Polecam ogólnie. Smacznego i do następnego filmu.